Siemaneczku, misiaczki, witam was bardzo, ale tu bardzo serde... A nie, to nie ten strój. Czas na magię. No jestem, kochani. Maska jest, czapka jest, wszystko jest. I przynajmniej się nie ugotuję. Bardzo często, no nie wiem, chyba z tryliard wiadomości było na ten temat, czy nauczyciel może zabrać telefon. Jak sądzicie, misiaczki? Zapewne będziecie mówiły, że no nie, chyba nie może, albo może, albo nie może, no w sumie to nie wiem. Nie, kochani, nie. Nauczyciel nie ma prawa zabrać wam telefonu, gdyż jest to sprzeczne z konstytucją, a tak dokładniej artykułem 64 punktem 3, który odnosi się do prawa własności, czyli jednym do prawa waszych rzeczy, że nikt nie może ich wam zabrać. No i tutaj niestety, moi drodzy, jest kruczek prawny. Jeżeli, uwaga, statut szkoły totalnie nie przewiduje, albo nie ma w swoim jakimś tam, wiecie, jakimś tam punkcie napisane, że nauczyciel ma prawo, teraz uwaga, kochani, słowo klucz, zarekwirować telefon do końca lekcji, w momencie, gdy on, powiedzmy, jest tam nadużywany gdzieś przez was, wtedy faktycznie, niestety, może to zrobić. No bo tu, moi drodzy, jest bardzo ważna ta różnica, tak? Zabrać, czyli jednym słowem, wiecie, zabrać i wam nie oddać. Chociaż tu zaraz wam powiem też, że jest idiotyzm totalny. Ale zarekwirować, czyli jednym słowem wziąć i jakoś tam, kochani, go po prostu przechować, żebyście z niego nie korzystali. Jednak, oczywiście, kochani, jest jednak. Bardzo często dostawałem, kochani, od was wiadomości, że nauczyciel wziął mój telefon i czytał przy całej klasie albo sobie sam moje wiadomości, które pisałem. No, to jest, kochani, bardzo, ale to bardzo, 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 bardzo poważne pogwałcenie waszych praw, między innymi do godności. Jeżeli taka sytuacja wystąpi, w tempie natychmiastowym idziecie do dyrektora oraz do rodziców waszych, gdyż no, to jest chamstwo, powiem wam. To jest totalne chamstwo. Jak ktoś pisze z moich znajomych coś do kogoś innego, ja mentalnie odwracam wzrok, to jest korespondencja prywatna, ja tego nie czytam. Korespondencja prywatna, nie? No właśnie. I teraz, moi drodzy, uwaga, bo to jest bardzo ważne. Powinno być coś takiego, jeżeli faktycznie szkoły nie chcą, żeby były rekwirowane telefony, przechowywalnie tak zwane zrobione na telefony. I w niektórych szkołach faktycznie niby takie coś się pojawia, że jest jakiś depozyt, gdzie telefony się składa i wtedy te telefony później się odbiera po lekcji. Jednak jeżeli ten telefon zniknie lub zostanie gdzieś tam, wiecie, zniszczony w trakcie tego przechowania, wtedy szkoła ponosi oczywiście pełną odpowiedzialność. I ja, moi drodzy, chciał wam tutaj teraz takiego małego tipa dać. Uwaga! Jeżeli wasz rodzic nie wyrazi, kochani, zgody na zabieranie wam telefonu i przetrzymywanie go do końca nie lekcji, ale w takim stylu, wiecie, oddawaj ten telefon i masz przyjść z rodzicami i dopiero im oddam. To jest, kochani, totalnie niezgodne. Tutaj, to teraz, w tym właśnie momencie, kochani, wchodzi to łamanie konstytucji, tak? No, czyli najważniejszego dokumentu, jaki tylko jest. I no tak po prostu jest. Uwaga, jeżeli, misiek, masz powyżej 18 lat, albo masz 18 lat, to możesz wtedy bezpośrednio powiedzieć nauczycielowi: chcę mój telefon w tym momencie. A jeżeli wam nie odda, możecie robić burdę. Jeżeli, uwaga, teraz małe miśki. Jeżeli nauczycielka właśnie zabierze wam telefon i powie, że macie przyjść z rodzicami, to jest totalnie niezgodne, kochani, ze wszystkim. Z jednego prostego powodu. Żeby nauczyciel zabrał waszą własność i przetrzymał ją aż do momentu odebrania przez rodziców, uwaga, wasi rodzice muszą wyrazić, kochani, na to swoją pisemną zgodę. Wiecie? Wtedy taki dzieciak, najlepiej, taki misiek, musi być poinformowany albo przez nauczyciela, albo przez rodziców swoich, że taki dokument jest i w momencie niesubordynacji nauczyciel wtedy faktycznie ma prawo dane od osób pełnoletnich, prawnych opiekunów dziecka, żeby ów telefon zabrać i oddać mu tam, nie wiem, pod koniec lekcji, czy po prostu bezpośrednio rodzicom, nie? Ale ja bym, kochani, chciałbym tu się jeszcze troszeczkę skupić na tej takiej w ogóle przyczynie. No bo bardzo często, wiecie, tam łatwo powiedzieć, no dzieciaki korzystają z telefonu, ale dlaczego?
Nie przypadkiem dlatego, że te lekcje są nudne jak flaki z olejem. Ja się pytam czysto pragmatycznie, nie oceniam. Pytam się, kochane ucznie, moje kochane uczniowskie miesiaczki was. Czy wy korzystacie z telefonu dlatego, że lekcja jest prowadzona w sposób... No to tutaj mamy 2 plus 2 równa się 222. Czy może są jednak prowadzone w taki sposób? Jo, misiaczki, słuchajcie, dzisiaj sobie porozmawiamy o matematyce. Wiem, to jest totalnie nudne, ale dzisiaj, kochani, poznamy, jak najfajniej będzie obliczać wypłatę i sobie troszeczkę porozmawiamy o procentach, czyli na przykład, jeżeli będziecie dostawać 10 tysięcy złotych, to ile będzie 10% z tego, albo 15, co wy na to? No nie, no najczęściej wiadomo, jak jest, nie? I... Ja, moi drodzy, nie tyle zająłbym się jakimś tam i w ogóle postawił tak naprawdę skutek jako przyczynę zaburzania lekcji, bo to nie jest tak, że dzieciak korzysta z telefonu, tylko no, nie oszukujmy się, ale młodzi ludzie są bardzo ciekawi różnych rzeczy, a jeżeli, nie wiem, idą gdzieś, gdzie muszą siedzieć przez 45 minut i słuchać dobranocki, no to nawet ja bym wziął telefon. Przecież kurczę, już z nudów, co my odwalaliśmy na lekcji, tak? Pamiętam, jak kiedyś kumpela siedziała i całą rękę kumplowi porysowała w jakieś takie tribale. No, zarąbisty rysunek. Ja pamiętam, że z nudów sobie faktycznie no, nie korzystałem z telefonu, ale no bo wtedy jeszcze w sumie Facebooka nie było. Albo był, a już nawet nie pamiętam. Wycinałem sobie, kochani, meble z papieru, rysowałem na nich jakieś tam rzeczy i dosłownie, moi drodzy, cały pokój sobie aranżowałem. Nie wiem, co tam jeszcze kumple robiły. Jeden kumpel spał, drugi kumpel, nie wiem, gwizdał. Co czego dowiecie się, kochani, na śmiesznych historiach. Ale wracając do odcinka. Czy, podsumowując w sumie, czy nauczyciel ma prawo zabrać telefon? Nie. Jeżeli jesteście pełnoletni, możecie natychmiast po prostu powiedzieć nauczycielowi: oddawaj mu telefon, nie masz tego, do tego prawa, żeby go mieć, ani przetrzymywać i tak dalej. Jeżeli jesteście młodszymi, nauczyciel nie ma prawa, kochani, żeby przytrzymać wam telefon w momencie, kiedy wasi rodzice nie wyrazili na to bezpośredniej zgody, ale ma prawo go, wiecie, jakby tak wziąć, położyć na biurku, albo nawet nie tyle wziąć i położyć u siebie na biurku, co może wam powiedzieć, żebyście go położyli w widocznym miejscu, żeby nauczyciel miał na jego oko. Takie buty. Co nie? Co tak? Kochani, wiem, że był długi odcinek, albo krótki, nawet nie wiem, ile czasu minęło, ale słuchajcie, bądźcie grzeczni, zjedzcie mięso, ziemniaki możecie zostawić, wegetarianie i tym razem też mięsożercy, kochani, mają mizerię gratis. Jak chcecie, możecie walnąć łapki w bok, subika, czy tam jakieś inne rzeczy. O, wyślijcie to wszystkim swoim znajomym, żeby też wiedzieli, że kurczę, nauczyciele bardzo często mają prawa ucznia. Bebebebe. Yo, misiaczki, życzę wam super miłego dnia, do usłyszenia, cześć! Halo? Czarnek? Ty, co ty odwaliłeś z tym hitem całym? No ale jak to, kurczę, że... Ale ten mały ci kazał? Ale... A, żeby indoktrynować uczniów. Wiesz co, weź tam pojedź i powiedz, że nieaktualne, co? Bo ja tak rozkazuję. Cześć!